Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony Amok i zapraszam was na recenzję Xboxa Slimki, który widzicie jest obok mnie. Będzie to taka szybka recenzja, żeby wam przedstawić, czy opłaca się kupić tą konsolę, co się w niej znajduje i ogólne moje zdanie na temat tej konsoli, czy się psuje, czy nie, czy tp. Dobra, zaczynamy od tego, co się znajduje na konsoli. Jak widzicie, zrobię wam takie zbliżenie trochę. Będzie tak. Tu macie wejścia USB, trzy wejścia USB. Tu macie wejścia AUX, nie wiem do czego to wejście służy, ale bodajże one do podłączenia Kinecta. Tu macie wejście oczywiście sieci, tu macie HDMI, wejście o, kochamy mi palec, może innym palcem będę pokazywał. Tu macie wejście HDMI, tu macie wejście AV, czyli wyjście analogowe, wyjście cyfrowe. To wyjście praktycznie nie jest używane w Xboxie, więc nie wiem, po co on tutaj jest. To jest oczywiście zasilanie. Z przodu oczywiście napęd, włącznik, który jest dotykowy. Zaraz wam to udowodnię. Tu macie oczywiście dwa wejścia. HDMI, chciałem powiedzieć. USB. A zaraz tylko wepnę mojego pendrive'a, który mi jest bardzo potrzebny. A pokażę wam, gdzie sprytnie ukryli wejście na dysk. Wejście na dysk jest ukryte tutaj. Cholestwo, kiedyś na początku go szukałem. Mam dysk, ale nie 250 giga, żeby was to nie zmyliło, ale dysk 20 giga, którego chcę się pozbyć na temat tego. Nie będę wam na razie mówił, bo muszę sobie kupić coś większego. Więc przestawiłem wam Xboxa na szybkość. Zaraz wam przedstawię, że Xbox ma dotykowe przyciski, a tylko sobie podłączę sobie zasilanie. Cholera, kabel mam za krótki. Patrzcie, oto magia. Widzicie, nawet nie kliknęłem. Jest taki charakterystyczny dźwięk. A najlepsze jest to obok napędu, bo to obok napędu nie musicie klikać w to, wystarczy kliknąć pod nim. Nie kliknęłem to, widzicie? O, Mirror Edge. Tu wystarczy kliknąć. Klikaj się. Nie kliknąłem nawet w to i działa. To jest magia Xboxa. Odłączę go. Przedstawię wam, co się w Xboxie znajduje. Ale to już wam przedstawiłem. Powiem wam, czy się opłaca. Otóż opłaca się kupić tą konsolę, ponieważ jest ona się mniej psuje niż poprzednie wersje. Bodajże z nią miałem od początku istnienia, kiedy ją zakupiłem. Miałem z nią tylko jeden problem. O Boże, się przestraszyłem, że nie wziąłem mikrofonu, postawiłem na ten, abyście mnie słabo słyszeli. Miałem z nią tylko jeden problem, ale to był problem taki chwilowy, gdyż włączył mi się czerwone diodki, trzy czerwone diody mi się włączyły, ale to tylko wyłącznie na włączenie i wyłączenie już działało. To był tylko taki mały błąd konsoli od tego, że no, że po prostu długo pracowało, bo włączyłem ją kiedyś na noc na pobieranie jakichś gierek i tych innych i po prostu ona sobie wyczytała, że ma błąd. Cóż, następną rzeczą będzie pad, który znajduje się tutaj. Jak widzicie, pad trochę brudny. Pad, jak to pad? Podobno najlepszy na świecie pad do grania w gry na kompie. Bo po prostu ładnie się go trzyma w dłoni. No, tutaj mam, jak widzicie, inną baterię z tyłu, ponieważ ta bateria jest ładowana. Ja sobie mogę ją podłączyć do ładowania, bo nie, inaczej grać nie mogę. Bo mi się szybko rozładowują bateria. Uwierzcie mi, że pady od Xboxa strasznie szybko czerpią tą moc z baterii. Cóż takiego jest w padzie? Otóż dwie gałki, jak to w padzie. Patrzcie, coś mi wpadło do oka. W padzie macie dwie gałki. Tutaj macie no, ten krzyżak cały. Tu oczywiście cztery przyciski, które służą nam do grania oczywiście, a do czego? Triggery. To są triggery, to są, Boże, zapomniałem, jak one się nazywają. Kurde, nie przypomnę sobie teraz.
Tu macie przycisk do połączenia Xboxa z padem, jeżeli chcecie połączyć sobie Xboxa z padem, on właśnie mi się teraz włączy, widzicie. Wyłączę go sobie. Nie wyłączę go teraz. Tu mamy przycisk połączenia Xboxa z padem, czyli klikacie to. Jeżeli oczywiście połączona konsola, tutaj klikacie. Tak pyknie. Nie usłyszycie tego. Tu później klikacie tutaj. Tu wam się zapali takie. Coś takiego. I wtedy powinno wam połączyć spokojnie Xboxa z padem. Otóż następną rzeczą będzie zasilacz, który jest cholernie ciężko dostępny u mnie. Muszę sobie go podłączyć tutaj. Sobie go odłączę. Jest niepotrzebny. Już pokażę wam tylko sam zasilacz. O Boże, jakiś zakurzony. O, jeszcze się lampka świeci, widzicie? Odłączyłem zasilacz, on dalej zbiera energię. Czyli dalej, jakbym dotknął tego, to pewnie by mnie pierdolnęło. Ale wolę nie ryzykować. Zasilacz jest mniejszy od poprzednich. Zaraz wam udowodnię, że jest mniejszy od poprzednich, gdyż mam poprzedni. Porównamy sobie wersję poprzedniego zasilacza. Ojej, zaraz znowu spadniesz. Nie próbuję nawet. Boże, gdzie ten kabel się założył? Kabel mi się załączył. No nawet wam pokażę tak. Tu jest poprzedni, a tu jest dzisiejszy. Widzicie różnicę? Ja widzę cholerną. Jakieś 4 cm mniej, ale w szerokości to się nie zmieniło, w wielkości tak samo się nie zmieniło. Tylko w długości. Zmniejszyli go trochę. No i jest po prostu ładniejszy, bo jest taki prostszy, a ten ma takie paski, które miały podobno odprowadzać energię, a gówno dają. No i praktycznie różni się tylko tym, że jest mniejszy, jest lepszy, jest lżejszy. On jest leciutki. Uwierzcie mi, że on jest strasznie leciutki. A ten jest ciężki jak cholera, patrzcie. Znaczy wy tego nie zobaczycie, nawet nie poczujecie. Tutaj nawet piszę. Tak, wszystko. Oczywiście wszystko jest made in China, bo wychodzi im najtaniej. Dobra, ja sobie schowam. Może tyłem, ale a później tak muszę wszystko ogarnąć. Wszystko jest made in China, bo wychodzi im najtaniej itp. itd. Lalala. Zawierusza się, a to już jest koniec, bo to miało być szybkie pokazówka wam, jak to wygląda. Nie będę wam zdejmował starego Xboxa, którego mam obok. Tutaj może wam zaraz go pokażę, a może praktycznie zobaczę, czy widać go, nie widać. Ja sobie tutaj postawię tylko tak o Xboxa, co do niego pada. Widzicie? Pad wam miga, czyli was się z wami żegna. Ja też się z wami żegnam. Wezmę sobie tylko tutaj, przystawię bliżej mikrofon, bo chcę, żeby było mnie lepiej słychać. Jeżeli się podobało, a jak fajnie. Jeżeli się podobało, możecie zostawić łapę w górę, możecie zostawić suba, możecie zostawić suba i zasubskrybować. What the fuck? Możecie zasubskrybować kanał. I to by było na tyle. Jeżeli zdobędę jakąś inną konsolę, przedstawię wam inne konsole itp. A ja na razie się z wami żegnam. Mówił do was Amok. Do zobaczenia i hej.